radioradom.pl. Słuchacie Radia Radom, przy mikrofonie Joanna Stachurska-Ruszkowska, w naszym studiu Marcin Gęca, Echo Dnia, a to oznacza, że przed nami mocna rozmowa. A moimi Państwa gościem jest dzisiaj Anna Białkowska, poseł Platformy Obywatelskiej z naszego regionu. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pan. Takie od razu pytanie na początku, związane też trochę z wydarzeniem, które Pani niebawem organizuje, mianowicie spotkanie Klubu Obywatelskiego z biskupem Pieronkiem. Czy w Polsce mamy wolność, czy nie? Ja odpowiem na to pierwsze pytanie. Faktycznie zapraszam wszystkich Państwa serdecznie na spotkanie 11 czerwca. Pana redaktora również zapraszam. Z księdzem biskupem Pieronkiem. Ciekawe wydarzenie, bo doświadczyliśmy tego już w Przysusze, ponieważ na moje zaproszenie ksiądz biskup przyjechał do Przysuchy i naprawdę zgromadziło to wydarzenie wiele osób. I proszę mi wierzyć, było bardzo ciekawe, co niektórzy mówią, że jeden z najciekawszych klubów obywatelskich, jaki się w ogóle odbył. Bo jest ciekawy rozmówca, może dlatego. Tu wiele przedmiotników, ciekawy, cudowny, rzeczowy, odważny, tak jak sam o sobie mówi. Zapraszam Państwa serdecznie na to spotkanie do Resursy Obywatelskiej 11 czerwca o godzinie 17. Ale mamy tę wolność w Polsce, czy nie? Bo Platforma różnie to przedstawia przecież też, panie redaktorze, że jest koniec tego kraju i tak dalej. Myślę, że nie tylko Platforma przedstawia to w ten sposób, ale proszę zobaczyć, ile utworzonych jest ruchów miejskich, ile stowarzyszeń powstało, ile PiS zgromadził na ulicach ludzi. To im się udało najbardziej, czyli od początku swojej kadencji. Zgromadzili na ulicach tylu protestujących ludzi, tyle niezadowolonych osób, tyle niezadowolonych środowisk, grup wiekowych. To 5 czy 10% w skali kraju. Ja widziałam tysiące osób na ulicy. Gdyby to policzyć, wyszłoby, że były to miliony osób zgromadzonych na ulicach, powtarzające się Marsze Wolności w maju, które organizuje Platforma Obywatelska Nowoczesna, czy też KOT gromadzi naprawdę wiele osób, ale proszę zobaczyć, co robią teraz studenci Uniwersytetu Warszawskiego. Też protestują jeszcze przeciwko reformie, którą przygotował Jarosław Gowin, minister. A co on takiego zrobił, że oni protestują? Przygotowuje reformę 2.0, która się nazywa reformą 2.0, ogranicza autonomię uczelni, powoduje to, że uczelnie regionalne, czyli taka jak nasza, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, nie będzie mógł prowadzić doktoryzacji ani habilitacji, więc marginalizuje takie uczelnie. Nie idą za to środki finansowe, nie przekazywane są, to też ubożeje nam grunt badawczy i aparaturalny. Więc nie będziemy mieć kategorii do tego, żeby móc habilitować i doktoryzować. Krótko ujmując. A proszę mi powiedzieć, czy Pani zdaniem nasz region dużo dostaje z Unii, czy mało? Panie redaktorze, ja myślę, że wciąż mało. Dla mnie będzie wciąż mało. Chciałabym, żeby te proporcje były zwiększone. Tak? To jest nasz Radom, nasz region jest, nasze miasto jest drugim co do wielkości na Mazowszu i powinno być zdecydowanie więcej pieniędzy przekazywanych właśnie ze środków unijnych. Pamiętajmy jednak, że perspektywa unijna nie zakończyła się. Jeszcze mamy rok 2018, ta perspektywa trwa do 2020 roku i miejmy nadzieję, że jeszcze wiele środków pozyskamy, wiele funduszy pozyskamy. Ale wie Pan, że ta perspektywa unijna to duże środki finansowe wynegocjowane w 2011 roku przez właśnie rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Niestety mówię, bo to ze szkodą dla Polek i Polaków, ta perspektywa unijna 2021-2027 nie zapowiada się tak dobrze ze względu na rządy znowu PiS-u i zagrożenia, jakie wprowadziły w naszym kraju, i to Unii się nie podoba. Unia nie jest tylko do rozdawania pieniędzy, ale to jest, jesteśmy we wspólnocie krajów europejskich, więc są pewne wymagania stawiane wobec
krajów. Ale z drugiej strony trzeba też przyznać, że nie wiem, polski rząd nie poucza tego, jak ma holenderski czy francuski rząd robić w swoim własnym kraju. Wstępując do Unii Europejskiej, przystaliśmy na pewne reguły i zasady, a wolność i demokracja są podstawowymi zasadami każdego z państw. A tutaj, jak wiemy, wolność i demokracja są zagrożone. No, i... Gdyby tak było, to byście nie mogli się spotykać na takich marszach protestu. Ale kto wie, czy za rok, czy za jakiś czas nie zapukają do naszych drzwi. Kto wie, czy nam nie zakażą się spotykać na takich protestach. A pamięta pan ustawę dotyczącą właśnie zgromadzeń, jak to pierwszeństwo mają zgromadzenia cykliczne, pamiętam, czyli miesięcznice. Tak. Bronisław Komorowski ją wprowadził, z czyli tego, co miesięcznice, pamiętam, ale ostatnio zostało to zawężone i mocno ograniczone. Więc proszę pamiętać, że możemy się obudzić za chwilę w kraju, w którym nam nie będzie można zbyt wiele. I nie będziemy... Wolność nie dana jest nam raz na zawsze. Raz na zawsze. Jakoś trudno mi w to jednak uwierzyć mimo wszystko. A pan jest tym pokoleniem, które pamięta dość dobrze? Pamiętam, jak najbardziej. Czasy PRL-u, tak, schyłek PRL-u pamiętam. Ja też schyłek PRL-u pamiętam, ale pamiętamy też z opowieści, z historii czasy Stalina, tak? Pamiętamy rok 56, pamiętamy rok 70, kiedy to były strajki robotników, pamiętamy 68, kiedy to inteligencja i młodzi ludzie na uniwersytetach gromadzili się. Pamiętamy z kolei 76, czerwiec 76, gdzie doświadczyli Radomianie, bo my byliśmy małymi dziećmi, więc nie braliśmy bezpośrednio udziału w tym, co się działo. A Radomianie to pamiętają. Ci starsi pamiętają, jak walczyli o... Zaczęło się od chleba tak naprawdę, no tak? Kolekwialnie można to ująć. I ale problem każdej władzy właśnie, jak nie ma chleba, to... Może być źle, nie? Lata 80., Solidarność, kiedy to w Solidarności było 10 milionów osób i tak naprawdę niemalże ponad 1/4 społeczeństwa, więc to nam pozwoliło odzyskać tę wolność. 4 czerwca 1989 rok, kiedy, jak opowiadają mi ci starsi, którzy pamiętają i byli bezpośrednio zaangażowani w Solidarność i w ten czas, mówią, że takiej radości na oczach, na ustach ludzi nie widzieli, na twarzach ludzi i w oczach, takiej nadziei i radości. Więc należy o tym pamiętać, należy o tę wolność dbać, a małymi kroczkami jej nie pozwalać sobie odebrać. Rozumiem. A jak ocenia pani kandydatury, tych ogłoszonych już kandydatów na prezydenta Radomia? Tak po kolei, no na przykład Radosław Witkowski. Jest to kandydat Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, a Koalicji Obywatelskiej. Ja miałam przyjemność współpracować z panem prezydentem, bo zaprosił mnie do współpracy. Byłam wiceprezydentem w tym mieście i wspominam bardzo dobrze tę współpracę. I moim zdaniem jest to najlepszy kandydat, który powinien wygrać. A pozostali? Widzimy, że Prawo i Sprawiedliwość przygotowywało się długo, bo ponad 2 miesiące po ogłoszeniu kandydatury Radosława Witkowskiego dopiero wyłoniło swojego kandydata. To ministerialny garnitur, powiem kolokwialnie, więc to tak, sięgnęli tak po najcięższe oręże. Ale myślę, że Radomianie wybiorą słusznie i pójdą do wyborów, bo wy macie państwo wpływ bezpośredni. No tak, wszystko jest w rękach Radomian. Tak, a z nie perspektywy... zapominajmy jeszcze o innych kandydatach, którzy pewnie czują, że mogą powalczyć i walczmy walkami fair play. Jasne. No tego byśmy sobie wszyscy życzyli. Ale wszyscy życzyli, ale ostatnio widzimy, nie dość, że rok temu do urzędów marszałkowskich weszły służby specjalne. Do 16 urzędów marszałkowskich weszły służby specjalne, chcąc pewnie na zlecenie PiS-u wydobyć nie wiadomo jakie zło. Nie udało im się to, bo nie było nic fatalnego, złego. To teraz wchodzą posłowie Prawa i Sprawiedliwości do urzędów miejskich, do tam, gdzie są włodarze z Platformy Obywatelskiej. No, z więc, opcji. Ale
robią to też, ciągną ze sobą kamery telewizyjne. Czy to jest potrzebne? Czy posłowie, czy senatorowie, pisząc interpelacje i korzystając z ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ciągną ze sobą kamery? No myślę, że czasami ciągną. Nie, piszemy interpelacje, oczekujemy odpowiedzi i tych odpowiedzi nie ma długi czas. Mm-hmm. A później, jeśli uzyskamy te informacje, to mamy obowiązek ją upowszechnić, upublicznić, żeby wyborcy, Polacy, Polki, Polacy wiedzieli, co się dzieje. Czyli pani zdaniem raczej będzie to ostra kampania wyborcza przed wyborami samorządowymi? Ja myślę, że Polacy chcą tych wyborów samorządowych. Chcą się wypowiedzieć, tak jak się, powtarzam, wypowiadają od 3 lat, chodząc na protesty, protestując, chociażby ostatni protest niepełnosprawnych osób, chociażby ostatni protest studentów przeciwko ustawie, tak jak już mówiłam. Więc chcą teraz się wypowiedzieć, chcą pokojowo się wypowiedzieć na temat, kogo chcą mieć w lokalnych zarządach, z kim chcą działać, z kim będzie im po drodze dla rozwoju miasta i dla lepszego ich życia. Jasne, i to najlepszą bronią w tym jest karta do głosowania, prawda? Lepszej nie ma. Najmniej inwazyjną, tak. Pokojową, karta wyborcza, chociaż tutaj wiemy, że ta karta wyborcza też teraz ma pewne kruczki. Nie wiadomo, jak będą przebiegały te wybory, bo kodeks wyborczy jest zmieniony i przypomnijmy tylko Państwu, że teraz nie dwie kreski skrzyżowane w jednym punkcie, tylko teraz mogą być gwiazdki, różne znaki, więc nie wiadomo, jak to będzie rozczytywane. No ale miejmy nadzieję, że... Dwie komisje, jedna wydaje karty, druga liczy, więc to jest poddawane wątpliwości. Zobaczymy, przypominam, że jak już nie będzie kamer, nie będzie nadawania online, ponieważ jest to w związku z ustawą o RODO zabronione. I PKW nie podejmuje się takiej odpowiedzialności. No ale miejmy nadzieję, że też nie wyjdzie 100 ileś procent dla PSL-u, tak? Jak było w ostatnich wyborach samorządowych na Mazowszu, że PSL miał 100 ileś procent. To była taka wizja PiS-u, ileś milionów głosów nieważnych, no ale teraz to samo wy mówicie, że będą sfałszowane. Państwowa komisja, nie mówimy, że były sfałszowane, tylko żeby nie... Że będą, że mogą być żeby te. Żeby nie były sfałszowane. A, żeby nie były, no. A żeby nie były przekłamane, żeby te głosy były liczone. Pamiętajmy, że nowy kodeks wyborczy wszedł teraz i to, o czym mówię, czyli różność znaków na karcie będzie w tych pierwszych wyborach, więc obawa taka. Też mogą ludzie się po prostu mylić, prawda? Więc to może wpłynąć na nieważne głosy. Ale są po to mężowie zaufania, są po to ludzie w komisji, żeby dopilnowali. Tylko pamięta pan, przypomina sobie pan, jak pan Jarosław Kaczyński mówił o przezroczystych urnach, że będą przezroczyste urny, że będą kamery, że będzie nadawanie online. Niestety nie dotrzymuje kolejnych zobowiązań o obietnic, które odrzuca od tego. Czy w ogóle Platforma będzie wystawiać też, takie ostatnie pytanie wyborcze, Platforma będzie wystawiać też kandydatów gdzieś, nie wiem, do sejmiku na szczeblu gminy, czy też mniejszych miast? Zdecydowanie tak. Gdzie na przykład? Tak. Czy macie już te listy? Macie tych kandydatów? Listy jeszcze nie są ogłoszone, lecz listy są w przygotowywaniu. Wie pan, że to jest koalicja obywatelska, więc to trzeba też rozmawiać. Wymaga uzgodnień, prawda? Ze wszystkimi środowiskami, zgadza się. Czyli co, raczej środek wakacji? Myślę, że wcześniej, panie redaktorze. Myślę, że wcześniej, ale trudno mi jest obiecać Terminy, no tak. Natomiast na pewno będziecie chcieli jak najszerzej, jak najwięcej tych osób przyciągnąć. Tak. Jasne. I tym optymistycznym akcentem kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. A naszym i Państwa gościem była Anna Białkowska, poseł Platformy Obywatelskiej z naszego regionu. Dziękuję Państwu, do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Wolność nie jest nam dana raz na zawsze, trzeba ją pielęgnować, trzeba o nią dbać, powiedziała posłanka PO Anna Maria Białkowska, gość dzisiejszej mocnej rozmowy. Radio Radom.